Witam Was na moim kanale Rocky Fishboa. Dziś kolejny raz rzeka, kolejny raz Dunajec. Powiem szczerze, że miałem spore dylematy, bo chciałem popłynąć białą tarnowską, być może Rabę, ale po ostatnim spływie tutaj Dunajcem, nie mogłem się powstrzymać, żeby nie dokończyć tutaj tego spływu. Jestem tu w okolicach Żabna i płynę aż do ujścia Dunajca do rzeki Wisły. Zawsze jak patrzyłem na mapie, zawsze wydawał mi się ten odcinek taki dosyć dziki i chciałem sprawdzić, jak się tutaj pływa. No i dzisiaj to sprawdzę. No, wierzę w klenie, jest dziś początek maja, wierzę w klenie, mało w bolenie, chociaż wiem, że tutaj się trafiają. Brzany tu są ogromne, to nie jest jeszcze ich czas, ale jest ich tu od groma, jestem przekonany, ta rzeka aż pachnie brzaną. Tu ona się nie powinna nazywać Dunajec, tylko powinna mieć w nazwie jakąś brzanę jeszcze dodatkowo. Ja jestem już prawie gotowy. Tu się robi śniadanie, już mam... Dobra, wypakowuję się. Co tutaj jakby tak... Jakby ktoś chciał tutaj płynąć, to przede wszystkim ja tu wracałem stopem rano. Trochę mi zajęło, bo tam jest wioska totalna. I na ujściu jezuickim jest prom, ale... Prom nie działający, ja o tym nie wiedziałem. Wydawało mi się, że tam jeżdżą auta, więc łatwo będzie złapać stopa, ale to było kompletna dzicz. Więc przeszedłem się jakieś 7 km z buta, żeby potem złapać stopa i dojechać tu. Ale przyszłościowo wydaje mi się, że spokojnie można by było rowerem sobie jechać po wale i to byłoby najlepsze rozwiązanie, czyli załadować na dach rower i w ten sposób wrócić później tutaj na start spływu lub po auto, w zależności jak na to patrzeć. No i co, no ruszamy. No po ostatnich tych moich wojażach na tym Dunajcu kleni widziałem sporo i to powiem Wam tak. Z kleniami jest tak, że ja i tu widzę, te, które widzę, mi nie biorą. A biorę mi te, których nie widzę. Natomiast jeden mi wziął, którego nie widziałem. I co było ciekawe, patrzę na niego, tak szacuję go na jakieś 35-37 i podrzucam mu woblera. I on powoli tak majestatycznie podpływa. Chyba to widać na moim poprzednim filmie. Tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem materiału. On podpływa, łapie tego woblerka. No i zaczyna się hol. Ja holuję tą rybę, mierzę ją, ona ma 45. I jest pytanie w takim razie, jak duże są te klenie, które ja szacuję za duże, bo tego uważałem za malucha. Jak duże mogą być te, które naprawdę są tu duże? To dla mnie są 55 z plusem. No i spróbuję się do nich dobrać. Mam tu taką ciekawą przynętę, dzisiaj będę testował. O, czekajcie. To jest. To będziemy testować na te klenie, które będzie widać. No i zobaczymy, jak będzie. Dobra, nie gadam. Jeszcze jem śniadanie i zaraz ruszam. O, i widzimy się już na wodzie. No to pierwszy klenik. 42, 43. Ale to walczył ładnie. I o tych grubasek. Wszystkie takie zdrowe jesteście. Czekaj. Jestem godzinę w trasie, przepłynąłem chyba kilometr tej rzeki. Płynie się bardzo majestatycznie. Nie powiedziałbym, że powoli, bo ta rzeka jest jednak wyższa niż zwykle, stosunkowo szybko. Natomiast tu nie ma żadnych trudności jak na razie. Ona płynie takim... Jakby to porównać? Płynie jak Wisła, no. Tu jest tak jak Wisła, ona jest tu chyba szersza nawet niż Wisła w Opatowcu. Jak tu głębokości na gdzieś tam 2 metry, coś takiego, 2-3 metry.
Wyszło mi kilka kleni, ale nie było jakieś tam super takie wyjścia, że chciały zjeść mojego woblera. No ale to dobrze rokuje, jest godzina 11:20. Ostatnio jak tu płynąłem, to te brania zaczęły się po południu. Dziś jest przepiękna pogoda i muszę mocno uważać, żeby nie mieć jakiegoś problemu z typu udar, więc cały czas się tu zabezpieczam, leję się wodą, uzupełniam płyny. No ale zobaczcie, tu jakaś skarpa tam widać w oddali, tak? Tutaj no przepłynąłem tak, jak to wygląda, czyli taka opacha z obwisłymi różnymi gałęziami. No i obławiam cały czas tą opachę, chyba widzicie te kamienie, ja je widzę, więc w polaroidach co chwilę jak rzucisz tego wobra, to widzisz jak te klenie gonią. No i co? I tak sobie łowię tutaj. Dobra, płynę dalej. Ten spływ jest monotonny. Powiem wam, że ta rzeka zmieniła swoje oblicze. Już nie jestem Dunajcem, który znałem i lubiłem. Tylko płynie takim wielkim, długim kanałem. Te brzegi są ciekawe, ale płynę jakby Wisłą. Więc naprawdę w diabli szeroka ta woda. No i nie ma żadnej aktywności ryb. No po prostu jakaś miazga. Żeby cokolwiek. Ale nie ma nic. Tak płynę, bo płynę jest, która jest 17:10. Myślałem, że te klenki po 16 wyjdą, zaczną się pokazywać, ale nie ma opcji. Nie ma opcji. Słuchajcie, to jest totalne odludzie. Totalne odludzie. Naprawdę, jakbym miał gdzieś rozkładać namiot, oczywiście zakładając, że ta rzeka może się podnieść w każdym momencie o metr, to się kiedyś zdarzyło od mojego teścia koledze, który no, był zrzut wody z zapory, on przegapił ten moment i zdążył uciec, natomiast samochód nie zdążył, samochód zalał się cały. Ci, co tutaj mieszkają, to chyba wiedzą, że trzeba na to uważać, ale jak ktoś jest przyjezdny, to musi być tego świadom, że to może się zdarzyć. Jeżeli możecie, napiszcie mi w komentarzach, jak to tak naprawdę jest, o ile ta woda może podskoczyć, czy to jest przewidywalne, regularne, bo ja bym się sam chciał dowiedzieć, jak to jest z tym nagłym przyborem wody, czy on może się wydarzyć. Ale pomijając, zobaczcie, jak wygląda to miejsce. Jest po prostu przepiękne. Z rybami tu, no dobra, tutaj, gdzie ja zacząłem nagrywać przed chwilą, dziura głęboka na 5 metrów, czyli przy takim normalnym stanie, pewnie gdzieś na 4 metry, nie głębiej. No ale dwa sumki tam stały, już to było widać. No i tu tak bardziej gliniasto, tutaj są kamienie, na pewno będą brzany w tej rynnie. No przepiękne miejsce, zobaczcie sobie sami, porozglądajcie się. Tu można rozłożyć namiot, tylko trzeba tutaj dojść, bo jak znam życie, to pewnie tutaj dosyć ciężko dojechać. O, kam jest tu, bo... Świetne miejsce, naprawdę szkoda, że te ryby nie żerują dzisiaj. Dobra, koniec dzisiejszej wyprawy, jestem zciorany. Niestety miałem fantastyczne marzenia co do dzisiejszego wypadu. Byłem przekonany, że klenie będą strzelać aż miło, a tu się okazało, że mam wrażenie, że chyba na sam, że ja zacząłem w momencie, gdy one kończyły, bo tak mój początek był naprawdę obiecujący. Już w pierwszym strzale wyszedł mi jakiś tam klenik, nie był duży, ale wyszedł i tak było też w kilku następnych rzutach, ale potem wszystko się urwało i złowiłem tego jednego 40-ka, nic więcej. No dobra, podsumowując, wydaje mi się, że znaczy to jest podwyższony stan, nie wiem co będzie, jak będzie niżej, ale wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej będzie łowić tam wyżej, że te wyższe odcinki są atrakcyjniejsze, jeżeli chodzi o takie łowienie, jak ja robię. Chociażby ten wczorajszy, wydaje mi się,
o niebo lepszy niż ten dzisiejszy. Nie wiem, trudno. No. Zobaczymy, nie czy tu wrócę. Dla mnie to jest najdalej. Wolę sobie te bliższe odcinki i tam będę raczej grasował w to lato. Przede wszystkim będę tam szukał brzan. Ale może się tu jeszcze wybiorę, nie wiem, zobaczę. Przypłynąłem multum kilometrów, chyba z, nie wiem, 14, 13, 15 kilometrów rzeki. Muszę to później dokładnie sprawdzić. I płynęło się majestatycznie, bez żadnych niebezpiecznych miejsc, spokojnie, bez żadnych jakichś gwałtownych przelewów. Sporo zatopionych drzew minąłem, wiele razy płynąłem pod różnymi nawisami. Natomiast tleny się w ogóle nie pokazywały, nie widziałem w ogóle prawie tleni. Nie to co wczoraj, gdy ich widziałem z 50, a dziś nie widziałem żadnego czerwono-ogonego. No tak to bywa. Dobra, ja kończę. Idę się pakować, idę jeszcze zwiedzić. Nie wiem, chciałbym bardzo zdążyć i zobaczyć jeszcze tą białą tarnowską, bo chciałbym ją jutro popłynąć. No ale zobaczyć się uda. Trzymajcie się, na razie, cześć. Game over!